Cześć, jestem Kuba i witam Was wszystkich na Tongue Trip. Dzisiaj opowiem Wam o odmianie czasownika iść. Formy odmiany tego czasownika przydają nam się w tych sytuacjach, w których przemieszczamy się na nogach, czyli kiedy idziemy. Spójrzcie na odmianę. Ja idę, ty idziesz, on, ona, ono idzie, my idziemy, wy idziecie, oni, one idą. W trzeciej osobie liczby mnogiej mamy dwie formy, oni i one, tak jak w przypadku poprzednich czasowników, które odmienialiśmy. Oni odnosi się do mężczyzn albo do grup mieszanych, czyli kobiet i mężczyzn. One odnosi się tylko do kobiet. Jeżeli mówimy nie o ludziach, czyli na przykład o przedmiotach albo o zwierzętach, również użyjemy formy one. A za chwilę podam Wam kilka przykładów z użyciem czasownika iść w kontekście. Dzisiaj w studio ponownie gościmy naszą mysz i porozmawiamy z nią o pójściu do sklepu. Ja idę do sklepu. Ja idę do sklepu. Idziesz ze mną? Idziesz ze mną? Ona idzie ze mną do sklepu. Ona idzie ze mną do sklepu. My idziemy do sklepu. My idziemy do sklepu. Wy idziecie z nami do sklepu? Wy idziecie z nami do sklepu? Oni nie idą z nami do sklepu. Oni nie idą z nami do sklepu. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie polubić tego filmiku i zasubskrybować kanał Tongue Trip. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!